Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie z tej strony Jack. Witam się z nami bardzo serdecznie w kolejnym materiale Zagrajmy w Dark Souls 3. Jak widzicie, witam się z nami jeszcze blisko, tylko tutaj przed... może nie Sigmajerem, tylko z Zygwardem. Ale za chwilę tam wrócimy. Tutaj chciałem zagadać do niego, bo... Niestety tego wam nie pokażę, ale wspomniał o tym... O tej babce tam w celi, jak się tam przeszliśmy. Ale ma taką gadkę, którą powtarza i to jest to. The woman's a lost cause. Couldn't even become a firekeeper. She's beyond repair, I tell you. Takie podśmiechujki sobie robi. Dobra, ale to za chwilkę. Także Zygmajera też za chwilę. Dobra, to idzie na dół czy po dół? Do góry, dobra. Zygwart, Boże, Zygwart! Zygmajer to był Lordran Kiwiel Latter. Dobra, ja chcę najpierw zjechać na dół. Zobaczyć, co takiego się tam kryje. No, normalne przejście. Zobaczmy dokąd. Spróbuj pułapkę. Nic. Też nic. Okej. Co się kryje dalej w takim razie? Pieski. A nie, to nie pies. Żan. A, taki Ward, tylko ten mniejszy. Się rycerz atakuje jako Ward. Odmroził mnie. Tutaj odmrożenie. Jeszcze mogę poruszyć. Żeby cię szlak! Kurwa, dopiero tu przyszedłem! Dajcie mi chwilę, co? Jestem z powrotem. Spróbuj mi się nie bronić, tylko potraktować go troszkę. Lepiej? Come on! Okay.
prostu za wcześnie. Dzidu, dzidu, dzidu. Idzie. Rozpalmy się zatem. Wydaćmy za free. Bez jaj. No chyba se kurwa żartujesz! Unikam jego ciosów, a one kurwa za mną lecą! Za każdym jebanym razem! Dobra, widać się tutaj trochę w innym miejscu. Jak tu szedłem, to mnie typ zrzucił. To jest to, co zużyłem, żeby się podleczyć. Ale widziałem tu jaszczurkę, to oczywiście już uciekła. Odłamek tytanitu. I kolejny odłamek. O, serio? Trzymaj. Udła! Wielka maczeta. Większe obrażenia, ale brakuje mi 4 punktów siły. Ta gigantyczna maczeta jest idealna do cięcia i służy za narzędzie robotnikom osadzenia umarłych. Pierwotnie miała tylko rozdrabniać rzeczy i nie jest idealnym sprzętem bojowym. Na ostrzenie szlifujesz ostrze, by czyściej i sprawniej przecinało wrogów. Okej. Na przejściu. Zobaczmy, gdzie mnie zaprowadzi to przejście. Tutaj i to jest tutaj. Okej. Okay. Szczur i trup. O, więcej szczurów. Trupa. Ile masz tu? Przepuszczamy do ciała. Więcej? Dobra, tyle. Co tu mamy? Talizman świętego. Może być lepszy od mojego. Zobaczmy za chwilkę. Czy tu idziemy do tej babki, która jest w celi? Ja. Dobra, odblokujemy sobie od razu przejście. Przed tobą smutek. Witaj. Kto jest tam? Someone there? Anyone? Oh, please, whoever you are, touch me. The dark surrounds me, nibbles at my flesh. Little creatures, they never stop biting. So please, hold out your hand and touch me. There you are. So close, indeed. And I am not entirely alone, just yet. Praise the merciful gods above. Oh, forgive me. I am Irina of Karim. I came to this land so that I might be a firekeeper. Your touch has freed me from the darkness. You are a champion, then. I am weak and unfit to tend the flames. But if it would not trouble you, might I enter into your service instead? Oh, thank you, sweet champion. I shall take my vows. I, Irina of Karim, solemnly swear to serve you. Okej, kolejna osoba do kaplicy. Coś na to powiesz, kolego? You've gone and rescued her, have you? How very quaint.
pitying creatures that are beyond help. Yeah. Very well. I'm sick of looking after her at any rate. I am Egon, a knight of Karim. I am allied to you for as long as you assure the girl's safety. And only for that long. What's the matter? My terms are very simple. I am allied to you for as long as you assure the girl's safety. And only for that long. What's the matter? Okej, to kolejna kaplica, kolejna osoba do kaplicy. Mi się to akurat podoba. Mentalizm obczajemy za chwilę. Jak się wyleczy właśnie z pomocą cudu. Okej, jest troszkę lepsze. Skalowanie z wiarą ma lepsze. Talizman służący do rzucenia boskich cudów. Talizmany z kości słoniowej dawane są jedynie kapłankom, a na ich cudowny potencjał znacząco wpływa wiara użytkownika. Nietrwałość tego talizmanu daje się we znaki, mimo zapewnianej przez umiejętność hardości. Nieustająca modlitwa zwiększa równowagę w czasie rzucania cudów, zapobiegając... Okej, dobra, to jest to samo. Okej, ciekawe, czy to mnie bardziej uleczy. Ciężko mi stwierdzić. Jeszcze raz. Okej. Teraz sobie tutaj zmienię. Myślę znowu na połowę piromancji. Tu. Reszta. I sprawdźmy teraz drugą odnogę. Prowadzi. Jak już mnie tutaj typ zrzucił, no to zobaczmy chociaż, co mnie tutaj czeka. O, powiało chłodem. Zostań tym trupem, co? To nie. O, dziękuję, że mi odnowiłeś estusa, naprawdę. Wow! O ty skubańcze! To był ten sam? Dobra, moment, kolego! Jeden, drugi, trzeci. Wspomnij o trzecim, zaraz przyjdzie. Możemy to ładnie pozbychać w kwestii swojej. Dusza nieznanego podróżnika. No to takim chłodem wieje tego mieczaja. Dobra, tutaj dalsze przejście. Kolejny przedmiot. Halabarda z czerwoną rękojeścią. Broń klerygów o długim czerwonym drzewcu, łącząca cechy topora i włóczni. Można nią pchać niczym włóczniem lub bić jak ostrzem topora, co czyni z niej uniwersalny, skuteczny przeciw grupom oręż. I wytrwałość, przyjmujesz niewzruszoną modlitewną pozycję, zwiększając chwilowo swą równowagę. Aktywacja redukuje obrażenia. Spoko. To jest posąg chyba. Przepaska biodrowa. Módl się do posągu Welki. Poproś o rozgrzeszenie. A na co? Nie. Poproś o oczyszczenie. Nie jesteś pod wpływem klątwy. No okej. Czyli mamy możliwość oczyszczenia się z ewentualnej klątwy, bądź z grzechów. Dobra, tutaj gdzie wyjdziemy? O, zamknięte z tej strony. Ciekawe. Ty, wait a minute, czy to nie jest... Ej, no ale scam! To jest to wejście! Ale z tej strony... Myślałem, że to się da otworzyć z tej strony. Co, tu klucza potrzebuje, czy jak? No bez jaj, serio? No kurde, chciałem się tym demonem jeszcze zająć, ale teraz będę musiał specjalnie się cofać do kaplicy. Znaczy, dobra, nie muszę do samej kaplicy, no ale wolę do kapliczki się cofnąć. Nasz. Dobra, kość wiodąca do domu w takim razie użyj. Do kapliczki.
wielki to burdel. Czekaj, czy da mi się go zgarnąć? O proszę, czemu jest mgła? Chyba, czy strażniczka ma coś nowego? Welcome home, Ashen One. Speak thine heart's desire. Ashen One, to be unkindled is to sovereignless. I will show the Ashen... To było... Ashen One, I've made Rana, the flames. Nie mówi. Tak, tak, nie wrodzę, nie płomienie, dziękuję. Dobra, tu jest co? O! Okej, okay. Nie do końca jej szukałem, ale spoko, pogadajmy najpierw z nią. Irina, zdaje się. O, oh, champion of Ash. Welcome back. I was not meant to be a firekeeper, but I am honored to serve you beside the bonfire. The gods are ever merciful. My gratitude lies with them and with you. I am yours now. Your wish is my command. Okay, nałóż się cudów, kup przedmiot. Najpierw pogadajmy. You know, in my home of Karim, I was a nun. I would be pleased to share the tales of miracles with you. Although, to be honest, I only know a few. But if I had a divine tome, I could tell you many tales and more. Oh, only I cannot see. Terribly sorry, but you'll have to find me a divine tome in Braille. No jak wspomina, no to na pewno jakiś znajdziemy. You know, in my home of God, with it, terrible. To się powtarza. Przedmiot. Pierścień świętego. Pozwala do strojenia dodatkowych czarów. Okej, okay, kupimy. Coś jeszcze? To jest wszystko. Cuda. Leczenie. Przywraca zdrowie użytkownikowi i osobom wokół. Proszę, buffa zaliczyło. Droga do domu. Kurde, to by mi się przydało. Nawet zamiast tego leczenia bym to wziął tak naprawdę. Leczy dolegliwości i okolice ze wszelkich... użytkownika i okolice wszelkich dolegliwości. Pieszczące łzy, regeneracja i leczenie. Dobra. Have a pleasant journey. I pray for your... Dobra, dobra. Chyba wykorzystam teraz też duszę, które mam. Znanego żołnierza. 2000. Już mnie stać na drogę do domu. Nie, kurde, chciałem wszystkie, a nie pojedyncze. Użyj programy. Użyj trzech. Dobra, jeszcze te najmniejsze. Dusze porzuconego ciała. Użyj wszystkich. Dobra, 10, prawie 1000. O, champion, do you wish to hear it? Nauczy cudów. Leczenie. Dobra, to jest chyba to samobójstwo przy tym pomniejszym leczeniu. Kupujemy. Regeneracja. Uwielbiam przez dawnych rycerzy kapłanów cud. Ten cud powinien być na początku. Stopnie przywraca zdrowie. Regeneracja to pozostałość po dawnym kulcie Lloyda, którego świętych rycerzy cechował niezłomny duch bojowy. Pieszczące łzy. Cudu tego nauczał Morn, arcybiskup i apostoł. Leczy cudotwórcę i okolice z krwotoków, zatruć i odmrożeń. Pieszczące łzy to opowieść o śmierci, która otaczała zewsząd boginię Kajfę, obiekt żarliwej wiary Morna. Okej. I droga do domu. Cud przekazywany podróżującym kapłanom pozwala rzucającemu wrócić do ostatnio używanego ogniska lub ogniska kapliczki. W oryginalnej wersji cud zapewniał połączenie z ziemią ojczystą cudotwórcy, lecz klątwa nieumarłych spaczyła jego działanie, nakierowując podróżników na ogniska. Możliwe, że dla nieumarłych jest to po prostu odpowiedni dom. Wykupiliśmy wszystko. Póki co. Have a pleasant journey, champion of Ash. I pray for your safety. Okej. Okay. Zostało nam 3300. Jeszcze mamy tego całego Joela do znalezienia i musimy pogadać z Greyratem. Greyrat jest na początku. Pogadajmy. Jeszcze na początku jest pierwszy. Oh, hello, you're back. And in one piece. Heavens, she was already dead. Thank you. I'm not surprised, though. Almost a relief, really. You can keep the ring. As, well, a little trinket of thanks, I suppose.
You can keep the ring as... Dobra. Nic nowego z tego, co widzę, chyba nie ma. Goodbye. And stay safe. Oh, this... Kurde. Oh, and... Goodbye. And stay safe. Oh, this place is a bore. What good is thievery if you've nowhere to go? Okej, czyli co, będę mógł go wysłać, żeby poszedł na łupienie? O, cześć, Joel. Kurde, bym ciekaw, czy to będzie. Siema. Oh, our champion of Ash. Welcome home. This pilgrim, with a debt in death, hardly deserves to behold this divine flame. And I never would have, had you not taken me into your service. I thank you dearly for this, and assure you of my leal service. Dobra. Kup przedmiot. Strzała dusz. Ciężka strzała dusz. Magiczna broń. Magiczna tarcza. Dobra, pogadajmy. As I have said, I was once a sorcerer. Alas, the magic of Londor is a far cry from the wonders of Vinheim. But I can teach you what I know. Perhaps more importantly, I believe that I can help tease out your true strength. We pilgrims of Londor are keenly aware that those branded by the dark side possess something quite special. Przywołanie. As I have said, I'm a weep. Then shall we begin? Bearer of the dark sign, let your true strength shine. O! O, mogę za darmo pół umiejętności. Spoko. Okej, no to dajmy sobie w siłę. Okej, to jest chyba zależne... Gdzieś tam czytałem o tym i to jest chyba zależne od tego, ile razy zginę. I on może mi chyba 5 takich punktów dać za friko. As I have said, dobra, to się powtarza. Będę musiał niego wykupić jeszcze te zaklęcia. Be safe, champion of Ash. Spoko. Ale to później. Zajdźmy jeszcze do Andre. Zobaczmy, czy ma coś nowego do powiedzenia. Ah, well met. Tis good to see ye in good health. What needs me? There are two simply. Bring the thing back. Wzmocnij butelkę, tak. Przydziel 5-1 czy 4-2? 5-1 myślę, że zostaniemy. Napraw wyposażenie. Mam coś, co? Mam coś do naprawy w ogóle? Właśnie, nic za nic. Czy ja chcę zakląć broń? To jest dobre pytanie. Pod ogień na przykład. No niby bym mógł, ale chyba jednak wolę nie. Czy chciałbym wzmocnić ten mieczyk? No to już prędzej. 2, czyli pewnie 2, 4 i 6 będzie. Pretty, be careful. Kolejny. Kurde. Weź to decyduj. Ah, well, how may... Gracious, passing fine ash thou'st given. Let this ash bestow nourishment. I only hope these new wares content thee. Groszek naprawczy, tego nie było. Żwica ludzkiej sosny daje moc mroku do broni w prawej ręce. Przypominająca węgiel żywica sosny przygniła od ludzkich płynów ustrojowych. Dodaje chwilową moc mroku do broni w prawej ręce. Zazwyczaj używa się jej w osadzie nieumarłych do balsamowania zwłok i podczas pogrzebów. Może jednak pod wpływem potu dojrzeć, stając się cenną substancją,
wykorzystywaną do pewnej ceremonii i sprzedawaną po niemałej cenie. Pryzmat, to już chyba miał, ale tego nie jestem pewien. Klucz do grobowca, klucz do zamkniętych na głucho drzwi wiodących z kanału pod osadą nieumarłych do wygodnego grobu, na grobie, którego nikt już nie odwiedza. Stał niegdyś pomnik wielki bogini grzechu, wybaczała ona podobno występki i znosiła klątwy. Okej, czyli już wiem skąd klucz wziąć. Tak blisko, a tak daleko. Tutaj coś nowego. Nic. Czyli klucz i ta żywica się dodała. Ale przynajmniej będę mógł już tam wejść do tego grobowca, kiedy będę tylko chciał. Więc ta czaszka też chyba mi się wydaje doszła. 1500. Dobra, jedną mogę kupić, czy nie. I trzy bomby też. Dobra, to ja tam wracam teraz do tego... Tak, wiem. Teraz wracam do tego rycerza, a my widzimy się już na miejscu, gdzie będę zbierał duszę. Yet to give in, eh? Good. The firekeeper must be twitching with delight. But what do you really know about these Lords of Cinder? These supposed legends? Let's take Aldrich for one. A right and proper cleric. Only he developed a habit of devouring men. He ate so many that he bloated like a drowned pig, then softened into sludge. So they stuck him in the Cathedral of the Deep, and they made him a Lord of Cinder, not for virtue, but for might. Such as a lord, I suppose. But here I ask, do we have a sodding chance? At the foot of Lothric Castle, an old path still runs below the tower in the undead settlement. It was used to transport sacrifices to the Cathedral of the Deep. You should see where it leads. If you've the stones for it. Unkindled, are we? And fast on the trail of the Lords absconded? Then these red eyes are for you. Use them to pillage embers and briefly heighten your strength for your duty. What else are unkindled ashes good for? Fret not. My feet are here firmly planted. For I am a lord, and this is my throne. Listen, this might pique thine interest. Before I was a lord of Cinder, I was a student of transposition, the process of extracting and coalescing the essence of a soul. A forbidden art that once left a foul stain upon Corlan's honor. 'Tis an art that grants powers once thought unattainable. Most transposing kilns were lost with Corland, but this place is a crossing for all manner of cursed objects. If thou happenst upon a transposing kiln, bring it to me. Quick. Dobra, podejście... Sam nie wiem, które. Już jak widzicie, mam sporo. Boż ty skrwajcie, jak żeś podskoczył. Pięknie, po pysku. Weź. Jest? Jest. Dobra.
I rytylski prosty miecz. Jezu, nie dało się tak od razu. Jeszcze w ciebie to poszło. Dobra, pokaż mi ten miecz. Wykupię sobie czary, za te latanie przynajmniej, między typa. Więc sprawdźmy sobie też opisy, bo po prostu wykupiłem, nie sprawdzałem co tam jest. Magiczna tarcza, zaklęcie dla walczących mieczami czarodziejów. Wzmacnia magię tarczą w lewej ręce. Przesycone magią tarczy zyskują na stabilności i potencjale obronnym. Nawet najmniejsze puklerze mogą dzięki temu bardzo skutecznie ochronić użytkownika. Magiczna broń. Wzmacnia magię broń w prawej ręce. Potęga szermierzy magów z Winheimu opiera się na połączeniu tej formuły z magiczną tarczą. Wielu wojowników zgubia czarodziejstwo tylko dla tego zaklęcia. Wielki miecz dusz. Zaklęcie stworzone głównie w celach magicznej szermierki, pozwalające na atakowanie uformowanym z dusz wielkim mieczem. To efemeryczne ostrze istnieje wyłącznie jako przedłużenie istoty czarodzieja, lecz nie ustępuje bojowym potencjałem prawdziwym metalowym klingom. Nawet najbardziej uparci magiczni puryści muszą się czasem uciec do tej formuły, gdy robi się naprawdę gorąco. No i ciężka strzela dusz. Stare, proste i praktyczne zaklęcie. Wystrzeliwuje ciężką strzelę dusz, zapewnia większą siłę rażenia, lecz dłużej się je rzuca, co naraża maga na szwank i utrudnia skuteczne wykorzystanie. No, coś za coś, jak to się mówi. A, miecz jeszcze. Irytylski prosty miecz. Prosty miecz, którym obdarowuje się rycerskich przepatrywaczy z Mroźnej Doliny. Broń jest spowita z powodującym odmrożenia zimnem. Dla każdego z tych rycerzy nadchodzi dzień przemiany w bestię, która już nigdy nie umknie czarnemu spojrzeniu pontyfika Salivana. I gotowość to jest chyba to, co mamy tutaj, nie? Tak jest. A to jest lepsze w ogóle? Mam plus 2. Ty, ale kurde, chyba jest lepsze. Gdyby to było na drugim levelu, to byłoby chyba lepsze, tak mi się wydaje. Nieźle. Okej. Okay. Chciałbym to wytestować nawet. Spalmy się zatem. I wytestujmy sobie ten mieczyk. O, nie, fajnie wygląda ten chłód, który tak sobie schodzi, czy tam odchodzi z tego ostrza. Przez to za chwilę będziemy walczyli z ognistym demonem, więc w sumie to mi chyba na rękę będzie. O, proszę! Ofiarna droga! To jest miejscówka, o której wspominał ten. Bo zanim się cofnąłem, to chyba ja pokazałem te rozmowy. Ale zanim wróciłem tutaj, to pogadałem sobie z tym ziomkiem, który, kurde, ten... Za którymś razem dopiero z nim, jak wróciłem do kaplicy, sobie z nim pogadałem. Ale nevermind. Pogadałem z nim sobie i on właśnie wspomniał o tej drodze. Ale nie sądziłem, że taki minibosik będzie jej strzelił. Czy też minibosik? Ciężko nazwać to minibosem, bo on nie był jakiś specjalnie trudny. Większą rolę w tych moich śmieciach sprawiła. Odegrała moja bezmierna głupota. Nic więcej. Musiałem tyle razy zabić w tak durny sposób, że aż mi to boli. A Ludlew z Kurlandu też się odezwał w sprawie jakiegoś pieca transpozycyjnego. Jestem ciekaw... Kurde, minęło. Jestem ciekaw, gdzie go możemy zgarnąć. I could try talking some. Dobra, stary, zaraz się tym zajmiemy, bo czas na walkę przyszedł z tym demonem. Nie udało się w poprzednim odcinku. Znaczy, nie udało się. Nie doszło nawet do niej, bo byłem zbyt słaby. Dosłownie, nie miałem w ogóle życia, żeby z nim walczyć. To spróbujemy teraz. Powiem, może lodowy mieczek zrobi mu jakąś różnicę. W sumie lód, a ogień. O, kość wiodący do domu, świetnie. Lód, ogień, są dość ciekawe przeciwieństwa, prawda? Nikt nie zauważył. You should have waited. Well, it's too late now. I, Zygmunt, the Knights of Catalina, fight by your side. Czekaj,
kurde, nie wiedziałem co to tak zaatakował. Żryj lodowy mieć w dupę! Zdychaj! Okej, okay, ognisty klenie. Trochę liczyłem na ten topór, no ale... Dajem już będzie. Co? Fajna walka, nie? That was quite a performance. But you mustn't get in over your head. We unkindled must put our duties first. But for the moment, we've a toast to make. Sigbray. Cóż to? To your valor, my sword, and our victory together. Long may the sun shine. Well, I'm going to have myself a little nap. The only thing to do, really, after a nice toast. Szybko go odcięło. To przyznam. Zobaczmy to Zigbray. Przywraca zdrowie i zwiększa odporność na odmrożenia. Świetne. Specjalny napój Zigwarda z Katariny. Doskonały do popijania z bełczółkowatego kubka. Kubła, proszę. Przywraca zdrowie i tymczasem zwiększa odporność na odmrożenia. Zigwart, co oczywiste, odkrył napój, który zasmakuje nawet nieumarłym. Być może długie lata w tej formie sprawiły, że zapragnął wysuszyć kufel lub dwa i radować się, by wciąż był wśród żywych. Wie. Kolejny klub. Ma coś przy sobie. Z niego ruch, łuk pójdzie w ruch i zrzuci go na glebę. O, północny set. Zobaczmy, czy jest lepszy od mojego aktualnego. Jest lepszy, pięknie. Dobra, to najpierw zmieniamy, a potem poczekamy. Północna okolica. I północny spodek. To nie jest ten set, w którym byśmy zaczynali jako wojownik? Tak mi się wydaje. Spodnie niezłomnego wojownika północy. Grube skórzone nogawice i buty podszyte futrem. Oprócz wysokiej odporności na ciosy obuchami, doskonale trzymają cię pod dobrze, chroniąc przed chłodem. No, nieźle. To jest to samo? Tak, wszystko to samo. Dobra. Okej, okay, no to mam nowy set, w którym będę się bujał. Duża pałka tu jeszcze była, spoko. O, i to jest ten przedmiot, który widziałem z dołu. Spoko. O, kolejny prób. Ej, come on, na czym to się zatrzymało? Are you fucking serious? Czy to jest jakaś niewidzialna ściana? Jadny język! Okej. Okay. Czy to jest sprzęt kluczowy? Roczna pieczęć. O, to chyba dostaliśmy od tego. Od Joela. Tylko posiadane 1 na 8. Tylko nie miałem informacji w ogóle o tym. Wielka dziura w ciele przypominająca znak nieumarłych. Z tej bezdennej głębiny otchłani wypełnionej klątwą wycieka mrok człowieczeństwa. Mroczna pieczęć nie goi się. Znana jest jednak opowieść o strażniczce ognia, która wróciła z otchłani i przyniosła ukojenie dotkniętej przez klątwę istocie. Okej. Okay. Ciekawe. Jestem język. A tu jest. Dowód zwycięstwa agresora Czerwonego Oka nad Żagwią Żalu. Zbieranie języków jako trofeum stanowiło kiedyś praktykę słabej grupy najeźdźców, którzy składali je później w ofierze swojej niemej bogini. Okej. Okay. Jeszcze tutaj kupiłem sobie klucz do wieży. Klucz do zniszczonej wieży za kapliczką zjednoczenia. Otwiera drogę do dzwonnicy. Dzwonnica to grup dawnych strażniczek ognia, która niegdyś z nich wykona swe zadanie. Gdy któraś z nich wykona swe zadanie, prowadzona jest ku prawdziwej ciemności, w której zapada zasłużony sen. Okej. Okay. Ciekawe. Mieczyk w dłoń w takim razie i zobaczmy, co się tu kryje dalej.
któraś spadnie w górnicy. Czerwona pigułka do robaka. No i proszę, jednak nic nie spadło. Aż dziwnie. Co jest dalej w takim razie? Przejście wyżej. Lampa. A jednak spadło. O, jeszcze dwa ciosy z tego. Pięknie. Rozwalają te klapki. Albo jeden silny ładowany. Dobra, tutaj jestem gdzie? W tym miejscu. Okej, tu przechodzę do tych jakby... do dwóch trupów, które patrzą się, nie, na zachód słońca? Mężczyzna. Co ty mnie powiesz? A, wiedziałem. Za jasny byłeś gościu. Goście właściwie okej, mamy zwykłą skrzynkę. Już wypatrujmy. Dusza sztuk 5 i żywica ludzkiej sosny. Spoko. Co jest tu wyżej? Jak sądzicie, uda się backstab? Ja to powątpię. Ale chociaż ciężko mi spalić. Nie? Kobieta, weź się do niej od stosunku, dobra? Serio, nic nie zostawiły? No ale skam! Życia prawie nie mam, nie rozpalę się bardziej. Szkoda. Tu jest jakby dalsze przejście. I guess. Wiesz? Nie widzę żadnych typiarzy, więc może jest bezpiecznie. No. Jeszcze spadnij z dachu, najlepiej. Pierścień Flynna. Okej, rozumiem, to jest finał, tak? Finalny skarb tego miejsca. O, tu mogę się cofnąć, mogę przejść, nie wiem, czy to jest cofanie. Zobaczymy. No ktoś se chyba robi ze mnie jaja. Naprawdę? Naprawdę? Ten upadek na tyle zabrał mi życie, że mnie zabił? Dobra, wymieńmy ten pierścień. Zmienia ataki fizyczne i zmniejsza udźwig. Dobra. Ja tam wracam po te dusze, nie zamierzam ich tam zostawić. Dobra, jestem na miejscu. Dusze odzyskane i zdobyłem rękawiczki jednej z tych bab. Zobaczmy je. Rękawiczki to były te. Rękawiczki misjonarki. Rękawiczki przysłane z katedry misjonarki. Nauczycielki te przybyły do osady nieumarłych, by nieść oświecenie jej mieszkańcom i wysyłać posłańców drogą poświęcenia. Okej.
nie mogę, że to akurat nie tyle zabrało. Dobra, i tu wróć. Jestem w którym miejscu? Zwłoki, kość wiodąca do domu. No to nie jest to z gigantem, nie? No nie. Tu jest wejście z tej strony. Dobra, gdzie mogę zeskoczyć? No, opartego mogę tutaj. O nie. Fiu! Dobra, blisko. Cholernie blisko. Ale od czego jest żar, prawda? Kamizę. Dobra, prawie pełny set z nigdy. Jeszcze maska. I pierścień Philody. O, ten pierścień lubię. Zwiększa zdrowie, odporność na krwotoki, czy zwiększa piromancję. Może to wymieńmy. Zwiększa szybkość odzyskiwania energii. Ten pieśń nazwano od ozdobnego roślinnego motywu, którego piękno zdążyło jednak już dawno to wyblaknąć. Zwiększa odzyskiwanie energii. Dobra, tutaj wrócę sobie w to miejsce. Czy coś tu jest obok na przykład? Nie, okej, okay, czyli to już jest po prostu cofka do znanej miejscówki. Zobaczmy set z Mirwy. No, odporności gorsze, znaczy gorsze fizyczne, ale lepsze na magię, błyskawice i mrok. Strój noszony przez podróżujących rycerzy Mirwy. Te twarde, skórzane kamizele daje się wyłącznie rycerzom, którzy udowodnili swą wartość. Rycerze udają się w dalekie podróże, by wypełniać swą świętą misję, niewiele jednak kończy swą wyprawę powodzeniem. Rękawiczki z Mirwy to samo. I spodnie z Mirwy też to samo. Dobra. No to zakończyliśmy jakby ten wątek, powiedzmy, tej osady. Ale jeszcze... Kurde, tam czegoś nie znalazłem, ale to chyba jest kwestia tego przejścia bokiem. Więc możemy to nadrobić za moment. Wiem, że gdzieś to jest miejsce, które warto zwiedzić, zanim zawalczy się z jakimś bossem w tej lokacji. I nie wiem, czy to nie jest właśnie ten boss, który jest właśnie za mną. Jeszcze nie wiem, co tam będzie bossem. Na razie to po prostu wiem, że bossem jest. W sumie tego, że ciężko się tego nie domyślić. Wielka jest kamarena. Kiedy to już dużo nad nie dostaje, to się nie opłaca ich zabijać nawet. Dobra, tędy nie. Tu bokiem jakoś. Z tym wózkiem. Tu jest jakieś przejście. Uważaj na górę. Taka góra! Ten się na górze chował. Gra, wiadomość, bardzo dobra. Duża dusza porzuconego ciała. Nie. Liczę na coś więcej. Ty kurde, jak mam tam wejść? Kurde... Znaczy dobra, trupa mogę sobie zestrzelić, nie? Ale jak mam kurde... Tam wejść na górę. Chociaż już tam byłem, tylko nie ogarnę. To jest też opcja. Miejscówkę znam. To są ci rzucający bombeczki. Tu się cofamy i tutaj tą lokację, czy tę część lokacji znam. Ostrożnie, ostrożnie. Może są słabi, ale w grupie to mi dużo kupi. Macie to do ognia. To się mogło skończyć nieciekawie. Kurde, tego leczenia nie zmieniłem na lepsze. Ja pierdzielę.
tu jest przejście? Naprawdę? Co to jest? Czy, dobra, co? Sosowe labirynty, no w sumie nie powinien być aż tak zdziwiony. Dobra, co tu jest? Mąca dusza. Dobra, tu nie jest pisane. On właśnie przeniknął przez dach. O, super, zyskałem Estusa z niego. Czemu ktoś do mnie strzela? Stąd? Znaczy strzela. Pluje, a nie strzela. Raz, dwa. O, come on, jak on to przeżył? Muszę zainwestować w jakieś leczenie. Znaczy lepsze. Znaczy zainwestować. Mam już lepsze leczenie, tylko muszę sobie po prostu jeszcze zamienić. Dobra, gdzie mi tu jeszcze nie było? Tam chyba nie szedłem. Zobaczmy, coś tam się kryje. Do tego większej uwagi. Wiem, że tutaj jest merchant. Znaczy merchant. Jakiś taki golem, tylko że z klatką. I do tej klatki mam wejść, żeby odblokować kolejne pieniądze. Bo jak wyjebie zaraz z tego miecza, to się poskładasz od mrozu. Tu jest zejście niżej. Aha, i to jest powrót tutaj. Dobra, no to trochę jestem zawiedziony, przyznam. Że liczyłem na coś więcej. Znaczy na coś. Że znajdę liczyłem, że znajdę tego typa, no ale ewidentnie jeszcze mi to dane nie będzie. Potrzebuję wskazać, zaraz się będę cofał do ogniska. Kapliczki? A nie, jeszcze tu mam ogniska. Dobra, będę się chyba sprawdzić, gdzie jest ten cały merchant. Nie chcę z tym bossem walczyć, dopóki tego gościa nie znajdę. Też do samego przymierza i tak będę mógł przystąpić, ale będę musiał z tego, co było napisane, najpierw najpierw będę musiał pokonać dwóch władców Pogorzelisk, no a jeśli mogę zrobić to wcześniej, no to czemu by nie? No okej, okay, no w sumie mamy prawie wszystko przeeksplorowane. Tam tylko nie wiem, jak się dostać. Chyba, że wiem, tylko jeszcze nie ogarnąłem. To jest taka opcja. No to dobra, ja sobie poszukam na Wikipedii, jak dojść, gdzie tego gościa konkretnie znaleźć, albo sobie palę poradnik, jeden z dwóch. A my widzimy się w kolejnym materiale, w którym spróbujemy tego typa odnaleźć i jeśli się to uda, no to zawalczymy sobie pewnie z kolejnym bossem. Jeszcze wiem, że muszę się wrócić na ścianę Lotrik, bo tam też nie wszystkiego nie sprawdziłem. Między innymi do zwierzę na ścianie powinno być jakieś osobne jeszcze przejście, znaczy w sumie jest. Tak jak szedłem dołem do tego rycerza, wróć, nie, z wysokiej ściany właśnie, bo wieża na ścianę jest za tym rycerzem. Ale jak szedłem do tego rycerza, to jak pójdę na górę, to tam wiem... Ponoć jest kilka itemów, z tego co widziałem. Może usarżę przecież, na nas specjalnie. Że zobaczę, czego się ominąłem. Tam jest sporo przedmiotów. Spauzowałem specjalnie, bo nie wiem, czy tam coś jeszcze jest innego. Ale to przyjdzie nam sprawdzić. Tylko nie wiem, czy w kolejnym materiale, czy w którymś z kolejnych. Zobaczymy. Ode mnie póki co to będzie tyle.
Do usłyszenia. Jezus, o Boże. Nie wierzę, że zapomniałem się ukłonić na początku. Dobra, to nadróbmy to teraz. Lepiej późno niż wcale. I ode mnie to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Dark Souls 3. Cześć!